Cześć! Witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji magazynu LEGO Ninja Go. Coś czuję, że kupiłem go tylko po to, żeby powiedzieć wam, żebyście go nie kupowali, jeśli macie taki oto magazyn, ponieważ figurka dołączona do tego specjalnego wydania najprawdopodobniej będzie taka sama, wręcz identyczna, jak Bako dołączony do najnowszego magazynu LEGO Ninja Go. Ale żeby się o tym przekonać, rozpakujemy magazyn, przejrzymy go sobie i porównamy figurki. Najpierw szybki rzut oka do magazynu Mistrz W. Już nas tutaj wita reklamy najnowszej wulkanicznej serii LEGO City. Bako podniebny pirat, wyposażenie miecz i hak harpunowy. Tak on się prezentuje. Bronie całkiem, powiedzmy, no neutralne. Ani nie są jakoś wyjątkowo nieciekawe, ani jakoś nie są na wyrost zrobione. Czyli taki przeciętne dodatki do naszej figurki. Podniemni piraci w natarciu, wiadomości Ninja Go, komiks. O, możemy zobaczyć nasz dodatek specjalny. Jeśli ktoś kupił wydanie specjalne magazynu Ninja Go, no to taki właśnie samolot podniebnego pirata w nim się znajdował. Trading Card Game, czyli nowe karty Nexo Knights, nowa gra. Niestety nie będę tego dla was recenzował, ponieważ, no wiadomo, zajmuję się tylko zestawami LEGO w głównej mierze, tak bym powiedział. Dlatego, no jeśli gdzieś tam będą dołączone do magazynów jako dodatki, no to na pewno coś o nich więcej powiem. Wadliwe fantomy, czyli jak zwykle jakieś chyba szukanie różnic między obrazkami, czyli standardowo. Bardzo fajny zestaw, świątynia Erjitsu. Podoba mi się. Naprawdę fajny zestaw, jak tutaj możemy zobaczyć. Mistrz W, nie myślałem. Tu jest Mistrz W, a tu jest jakiś posąg. Chyba może jakiegoś pradziadka mistrza. Albo już jest tak znany nasz mistrz, że postanowili mu postawić pomnik troszkę wcześniej, jeszcze za jego życia. Zobaczmy plakaty. O, drużyna ninja. Taki klasyczny plakat. Wszyscy tutaj przedstawieni na jednym zdjęciu, w takiej samej pozie, ze swoimi emblematami, jak możemy zobaczyć. A drugi plakat, co to będzie? Oków. Moc smoków, pełna moc smoków. Czy w zasadzie tutaj mamy jednego smoka, ale spoko, też ładny plakat. Zobaczmy dalej, LEGO Nexo Knights Trading Card Game, czyli kolejne. Pewnie jest to na takiej samej zasadzie jak Ninja Go. Tak podejrzewam, najfajniejsze smoki. No ładne, ale według mnie są przekombinowane momentami. Ładnie może to wygląda, ale widzicie, troszkę taki miszmasz jak się patrzy na zdjęcie. Troszkę tego wszystkiego za dużo. Ten widziałem na recenzji, tego mogę wam polecić. Ma bardzo ładne skrzydła. Jeśli ktoś by się zastanawiał nad kupnem chociaż jednego. Dalej mamy znów komiks. Poprowadź misję ninja. Ok. Konkursy, nagrody i tak dalej. I to co dostaniemy w następnym numerze. 29 września. Prezent tytanowy Zayn z dwoma maczugami, mieczem i szablą. Czyli sporo wyposażenia i bardzo ładna figurka. Zayn jest, no, ciekawym bohaterem. Będzie miał fajną twarz. Widzimy, jak to wygląda. Ładna kolorystyka. Nasz Bako nie wyróżnia się niestety niczym szczególnym w porównaniu do swojego sobowtóra z samolotu podniebnego pirata z magazynu specjalnego Ninja Go i z tego co wiem także z innych zestawów. Dlatego od razu sobie porównamy naszego Bako z pozostałymi bohaterami, których dostaliśmy z magazynami LEGO Ninja Go. Jak tutaj możecie zobaczyć, nasi Bako są tacy sami, mają takie same nóżki, takie same torsy, absolutnie nie jest wprowadzona żadna zmiana w ich ubiorze. Tak samo z tyłu, zobaczmy sobie szybko na ich plecy, tak samo możecie zobaczyć, nie ma tutaj absolutnie żadnych zmian. Jedyna różnica jest w uzbrojeniu. Tak wyglądają pozostałe postacie, które dostawaliśmy w magazynach LEGO Ninja Go. Tak prezentują się one z przodu. Troszkę odjadę kamerą, żeby wszystkich złapać. Jak widzimy, na torsiku jedynie Squiffiego mamy inny nadruk. Tak on wygląda. Zobaczmy sobie go troszkę bliżej. Natomiast jeśli chodzi o pasy, tutaj mamy właśnie u naszej Siren inny pas, tutaj na biodrach inny pas u Bako. Także to są jedyne zmiany, jakie możemy tutaj zobaczyć.
Podsumowując, zestaw jestem skłonny Wam polecić tylko w momencie, jeśli nie macie w swojej kolekcji Bako. W każdym innym przypadku, no, będzie to jednak troszkę strata pieniędzy moim zdaniem, ponieważ figurka jest absolutnie taka sama w każdym zestawie. Jedyna różnica to bronie, jak możemy zobaczyć, więc no, jest to troszkę bez sensu, żeby uzupełniać kolekcję o sobowtóra danej postaci. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się spodobała. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć, trzymajcie się.